Dzień dobry, dzisiaj w rozmowie o 9:00 dr inżynier Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry. Państwu. 21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów i wystartowała też akcja, którą Lasy Państwowe również chcą uczcić stulecie istnienia, a akcja nazywa się 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych. Na czym polegać będzie ta akcja? Dokładnie. W tym roku mija 100 lat od powstania organizacji Lasy Państwowe. No i w związku z tym jubileuszem właśnie powstał taki pomysł, żeby uświetnić to utworzenie 100 nowych rezerwatów przyrody jako tych miejsc najcenniejszych przyrodniczo. 100 rezerwatów w całym kraju? W całym kraju. No i wiadomo, to są miejsca najcenniejsze przyrodniczo, tam gdzie mamy największą bioróżnorodność. No i żeby jakiś ślad został na dziesięciolecia, no to takim, myślę, bardzo dobrym pomysłem było uhonorowanie tego jubileuszu właśnie zaproponowaniem 100 obiektów na terenie całej Polski, najcenniejszych przyrodniczo, żeby one gdzieś tam trwały i przypominały to wydarzenie. To może przypomnijmy właściwie pojęcia rezerwatu. Co to jest? No, rezerwat jest to jedna z 10 form ochrony przyrody w Polsce. Mamy różne formy ochrony przyrody, pomniki przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe. Natomiast rezerwat jest to taki obiekt o największym reżimie ochronności. Właściwie parki narodowe i rezerwaty to są obiekty, gdzie powinna przyroda w sposób niezakłócony się rozwijać, dlatego też jest ograniczony wstęp do rezerwatów. Niektóre są udostępnione, ale większość z nich nie jest dostępna. Można czasami je z zewnątrz obserwować, ale generalnie tam powinna przyroda jakby sama się rządzić i powinny te procesy przebiegać w sposób niezakłócony. Leśnicy już zrobili wstępny plan, jeśli chodzi o miejsca tych rezerwatów. Jak to wygląda w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze? No, niedawno pojawiła się informacja, że w całej Polsce zgłoszono 200 proponowanych rezerwatów. Z naszej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze aż 29 obiektów zostało zgłoszonych o powierzchni łącznej ponad 1700 hektarów. Także bardzo duże obiekty, szczególnie w Dolinie Odry, czy duże torfowiska tutaj na terenie Lasów Zielonogórskich. No właśnie, podajmy kilka przykładów, gdzie te rezerwaty mogłyby się pojawić. No generalnie zaproponowaliśmy rezerwaty głównie na siedliskach hydrogenicznych, czyli tych związanych z wodami, no których jest stosunkowo niewiele. Wiadomo, że województwo lubuskie, czy tutaj Dyrekcja Lasów w Zielonej Górze, to są siedliska dosyć ubogie. Gospodarujemy tutaj na siedliskach z tak zwanych piaskach zandrowych, czyli piaskach polodowcowych. To są ubogie tereny, gdzie rośnie sosna z brzozą. Natomiast najcenniejsze przyrodniczo są te perełki nasze, które mamy w dolinach rzecznych, w dolinach niewielkich cieków, w jakichś nieckach polodowcowych z torfowiskami, tam gdzie woda się gromadzi. No i woda jako ten najcenniejszy element ekosystemu też warunkuje powstawanie takich środowisk hydrogenicznych, gdzie mamy cenne, rzadkie gatunki, które są związane właśnie z wodami, czy to w postaci wód podziemnych, czy powierzchniowych. No i takich obiektów mamy dosyć sporo. Jednymi z najcenniejszych to są lasy łęgowe. To są taka polska dżungla, jak pan określił tak, to wcześniej. Czasami się określa lasy łęgowe jako takie polską dżunglę, ponieważ one się odznaczają największą bioróżnorodnością. To są lasy w dolinach rzecznych, albo dużych, tak właśnie w Dolinie Odry, albo w dolinach mniejszych cieków. I to są lasy zbudowane z gatunków liściastych, olszy, jesionu, dębów, wiązów. Występują też takie quasi-liany typu chmiel. No i te lasy troszeczkę przypominają takie lasy tropikalne. Oznaczają się bardzo dużą bioróżnorodnością, bardzo dużo gatunków roślin tam występuje. No i ze względu na taką właśnie specyfikę, no są one cenne, chronione również jako siedliska przyrodnicze w ramach sieci Natura 2000 i dosyć sporo takich właśnie cennych fragmentów
zaproponowano. Między innymi tutaj nad Odrą dwa rezerwaty, w tym trzy rezerwaty w nadleśnictwach Przytok, Sulechów i Zielona Góra. Jeden prawie 300 hektarów, także bardzo duże. Ale również w Dolinie Bobru, w nadleśnictwie Szprotawa, czy w dolinach mniejszych rzek, jak chociażby Dolina Lubrzy, i to taki zaproponowano duży rezerwat transgraniczny na terenie dwóch nadleśnictw, Lipinki i Lubsko. I tam ciekawostką jest występowanie chronionej paproci pióropusznika strusiego. Czyli ona jest bardzo duża pewnie. Paproć jest dosyć bardzo duża, powyżej 2 metrów czasami, więc chodzi się też jak w dżungli tropikalnej. No i liście tej paproci przypominają pióra strusia, stąd nazwa pióropusznik strusi. Też gatunek związany właśnie z tymi lasami łęgowymi. Rośnie w dnie tych lasów łęgowych w dolinach mniejszych rzek. No i tam była praca magisterska realizowana. Ponad 100 tysięcy kęp tej paproci się znajduje, także potężna populacja, bardzo cenna przyrodniczo. Gościem Radia Zielona Góra jest Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Jaka jest teraz procedura? Leśnicy są na etapie propozycji, a co się później będzie działo i kiedy te rezerwaty mają możliwość się zmaterializować? No jak wspomniałem, z całej Polski zostało zgłoszone 200 obiektów. Wiadomo, że one to są propozycje dopiero, natomiast na podstawie ich wartości przyrodniczej zostanie wybranych 100 obiektów, które będą też zaprezentowane w internecie i z tego właśnie, z tej informacji, którą otrzymaliśmy, mają być konsultacje ogólnopolskie. Również być może będzie konkurs jakiś na nazwy. Nazwy są wstępnie zaproponowane, ale być może powstaną jakieś ciekawsze propozycje nazw tych rezerwatów. No i procedura jest taka, że rezerwaty w Polsce zatwierdza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, czyli po przygotowaniu dokumentacji, po wyłonieniu tych najcenniejszych obiektów, w drugiej połowie roku zaczną się procedury tworzenia tych rezerwatów, czyli zostaną zgłoszone do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i tam po konsultacjach zostaną ustanowione już jako formalne rezerwaty przyrody. Na koniec jeszcze pytanie. Wspomniał Pan o tym, że z reguły do rezerwatów nie możemy wejść, ale czy tutaj w okolicy będzie można podejrzeć tą przyrodę? Czy można? No najbliższy tutaj Zielonej Góry to jest rezerwat Zimna Woda. Co ciekawe, on już przed wojną był utworzony w 1939 roku, jeszcze na tych terenach tutaj. Natomiast to jest duży rezerwat torfowiskowy z łęgami i on nie jest udostępniony. Tam jest dosyć niebezpiecznie. Wiadomo, że przez tyle lat braku ingerencji te drzewa tam zwalają się, także mamy tam taki krajobraz puszczański. Natomiast przy samym rezerwacie przebiega ścieżka rowerowa. Można zatrzymać się, są przystanki i z zewnątrz sobie pooglądać ten rezerwat, co tam się w środku dzieje. Także bardzo taki ma charakter dziki puszczański. Natomiast kilka rezerwatów jest udostępnionych, między innymi rezerwaty w pobliżu Łagowa. Tam mamy takie nawet skupisko kilku rezerwatów, między innymi rezerwat nad Jeziorem Trześniowskim, czy rezerwat Buczyna Łagowska. I one są udostępnione turystycznie. I możemy sobie na przykład wcześniej poczytać o tych rezerwatach, co w nich znajdziemy? Tak, oczywiście. Na stronie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy na stronach nadleśnictw są opisy przyrody tych rezerwatów, także każdy z nich ma inną specyfikę. Jedne chronią rzadkie rośliny, mamy rezerwaty krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, także każdy z nich ma jakąś swoją specyfikę, no i jakiś główny cel wiodący, który się tam chroni w tym rezerwacie. Doktor inżynier Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiała Marta Czechowska. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.